11 maja przed świętochłowicką strażnicą miała miejsce uroczysta akademia związana z niedawnym wspomnieniem świętego Floriana, patrona strażaków i hutników. W akademii udział wzięli reprezentanci Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, włodarze Świętochłowic, przedstawiciele Rady Miejskiej, reprezentanci służb mundurowych, delegacje miejskich jednostek, przedstawiciele organizacji współpracujących ze strażą, a także hutnicy. Akademia, jak co roku, stała się okazją do wyróżnienia strażaków szczególnie zaangażowanych w swą służbę. Otrzymali oni listy gratulacyjne, dyplomy uznania oraz odznaczenia. Wielu strażaków odebrało także awanse na wyższe stopnie zawodowe, a z rąk prezydenta miasta zasłużeni strażacy odebrali nagrody finansowe. Podczas uroczystości wielokrotnie podkreślano, że świętochłowiccy strażacy wykonują swe obowiązki z należytą starannością i że zawsze można na nich polegać. Pracę nie tylko świętochłowickich strażaków, no dziś przede wszystkim o nich mówimy, ale także innych strażaków z województwa śląskiego należy ocenić bardzo wysoko. No, trzeba się przyznać, myślę, że z dumą i z chlubą jesteśmy strażakami Państwowej Straży Pożarnej, instytucji, która przez 25 lat różnych przeobrażeń, zmian, ewolucji stała się wysoce wyspecjalizowaną służbą, która jest gotowa nieść pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują w każdej chwili. Wspomniał Pan o tym 25-leciu Państwowej Straży Pożarnej. Czy to jest dobry moment do tego, by zastanawiać się, jak w przyszłości ta formacja powinna wyglądać, w jakim kierunku iść? Powiem trywialnie, nie zasypujemy gruszek w popiele. Ta służba cały czas podlega różnorakim zmianom, przeobrażeniom. Jeśli widzimy, że są niedomagania w pewnych płaszczyznach, absolutnie natychmiast reagujemy, zmieniamy to tak, żeby być coraz lepszym. Uroczysta akademia była dobrym momentem na podziękowanie za owocne działania wszystkim, którzy na co dzień współpracują z tą formacją. Dziękowano za wsparcie i okazywaną strażakom pomoc. Strażackie święto stało się także dobrą okazją do refleksji nad szybko upływającym czasem i podsumowania kilkunastu miesięcy, jakie minęły od ostatnich obchodów wspomnienia świętego Floriana. Na szczęście rok poprzedni był łaskawy dla nas, ale bardziej myślę dla mieszkańców Świętochłowic. Nie było bardzo dramatycznych takich wydarzeń, oprócz jednego pożaru na ulicy Beskidzkiej, gdzie było dwie ofiary śmiertelne. Poza tym można powiedzieć, że ten rok, jeśli chodzi o działania ratownicze, był stosunkowo spokojny. Ponad 600 działań ratowniczo-gaśniczych, z których większość była, bym powiedział, taka na poziomie średnim, nic szczególnie dramatycznego. Na ręce komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach goście zaproszeni na uroczysty apel składali listy gratulacyjne oraz wiązanki kwiatów, dziękując tym samym wszystkim strażakom za zaangażowanie w swą pracę i ofiarną służbę. Do strażaków płynęły również serdeczne życzenia. Przede wszystkim dużo zdrowia. To jest niezbędne. Jest to służba ciężka, wymagająca dużo wysiłku i fizycznego, i psychicznego. Te obciążenia też są bardzo znaczne. Z różnymi sytuacjami spotykamy się na miejscu działań. Przede wszystkim w następnej kolejności życzymy spokoju. Ten jest też potrzebny, niezbędny, choćby po to, aby w spokoju ducha przeanalizować to, co wydarzyło się wcześniej, żeby poddać analizie te działania, w których braliśmy udział, żeby w ten sposób też doskonalić swój warsztat. Ja niezmiennie od lat mówię, żeby było tyle powrotów z akcji, ile wyjazdów, bo to jest najważniejsze bezpieczeństwo naszych strażaków, jak również życzę również mieszkańcom naszego miasta, aby nie wydarzały się czy pożary, czy inne miejscowe zagrożenia, które wymagałyby szczególnego męstwa naszych strażaków. Szersza relacja z obchodów strażackiego święta wkrótce na naszej antenie oraz kanale YouTube Śląskiej Telewizji Miejskiej.